Ja Pokazuje tobie samochody, wycieczki, bogactwo. Ale za tym jest pustka. Nie ma wartości. To jest nieprawda. To jest fałsz. Może spotkać się sytuacja taka, że ktoś ci zablokuje konto, a ty nic z tym nie zrobisz. Sam fakt, że dystrybutorzy mówią o sobie, że są przedsiębiorcami, bo robią marketing sieciowy, zarabiają 300 zł miesięcznie wedle planu i on mówi, że on robi biznes, jest swego rodzaju zakłamaniem. Dlatego, że w MLM-ach uczysz się sprzedawać gówno w papierku. Jeżeli interesuje Cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami przygód przedsiębiorców są IBCCS Tax – spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Fullbacks – kompleksowa obsługa importu z Chin oraz pomoc na każdym jego etapie. Fit Group – nowoczesne kamienice, gwarancją przyszłości. Milky Ice – budujemy sieć punktów z lodami w Dubaju i Abu Dhabi. YouTube dla biznesu. Wejdź na przygody.tv i zobacz, jak wiele mogłaby zyskać Twoja firma dzięki YouTube z naszą pomocą. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry drodzy widzowie, Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców. Seria X, której bardzo długo nie było na naszym kanale. Nagrywamy ją po to, ponieważ totalny splot okoliczności oraz moja niewyparzona gęba spowodowały, że w pewnym momencie odezwał się do mnie człowiek, który... Zasugerował, zaproponował, że moglibyśmy nagrać materiał pokazujący, jak od kulis działają MLM. -y. Ci z was, którzy nas oglądają od dłuższego czasu, prawdopodobnie wiedzą, że mój poziom sympatii wobec modelu biznesowego, jakim jest MLM, jest tak samo duży, jak sympatia przedsiębiorców wobec rozdawnictwa i socjalizmu. Więc dzisiaj zajrzymy za kulisy i porozmawiamy z człowiekiem, który spędził tam kupę czasu, widział masę różnych patologii, i ten materiał nagrywamy w dużym stopniu. Przede wszystkim po to, żeby niektórym z Was, którzy z powodów różnych okoliczności, z zdarzeń, nagle znaleźli się w sytuacji, w której ktoś Was bardzo mocno namawia, żebyście w to weszli. Z racji tego, że środowisko MLM, już kończąc wstęp, podobno ma wręcz czasami zachowania kibolskie, to chcemy ochronić tożsamość naszego gościa, dlatego zmodyfikowaliśmy głos, dlatego zamaskowaliśmy jego wizerunek po to, żeby nie miał absolutnie żadnych hamulców przed powiedzeniem, jak po wspomina swoje czasy w tym konkretnym modelu biznesowym z tymi ludźmi. Pierwsze pytanie do Ciebie. Czy żałujesz, że byłeś w MLM-ie? Nie żałuję, że byłem w MLM-ie pod tym kątem, że mam dzisiaj wiedzę, jak jest naprawdę. Gdybym nie był, choćby przez jakiś krótki nawet czas... Nigdy bym nie miał możliwości poznać tego środowiska, i być może żyłbym cały czas w przeświadczeniu, że warto, że warto, że warto, że warto, że warto. Więc wydaje mi się, że na tym etapie mojego życia dobrze było, że wszedłem, sprawdziłem, bo dzisiaj wiem, że nie warto. Dlaczego? Ponieważ MLM, multilevel marketing, 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 soft marketing i tak dalej, różne nazewnictwa. W moim odczuciu dzisiaj jest najbardziej fałszywym, zakłamanym modelem biznesowym. Sam fakt, że dystrybutorzy mówią o sobie, że są przedsiębiorcami, bo robią marketing sieciowy, tak, są na poziomie, zarabiają 300 zł miesięcznie wedle planu i on mówi, że on robi biznes, jest swego rodzaju zakłamaniem. zakłamaniem. Zakłamaniem rzeczywistości. I ja te zakłamanie dostrzegłem, ja to zakłamanie tak naprawdę poczułem sam na sobie, a im głębiej w las, tym gorzej. Niestety. Poprosimy w takim razie jakieś przykłady tych zachowań, które z perspektywy czasu możesz wręcz ocenić jako niewłaściwe, patologiczne. Okej, okay, no zobacz, jak, jak funkcjonuje sam marketing sieciowy. Przychodzisz na spotkanie, nie wiem, ładnie ubrana dziewczyna, ładnie ubrany chłopak, zabieracie na kawę. A gdzie ty płacisz za siebie, on za siebie, tak, oczywiście, no i przedstawia ci super biznes. Super biznes, biznes przez duże by, tak, biznes oparty o, o prowizję, o udział jakby w obrocie i tak dalej, i tak dalej, no i na samym końcu, mówiąc o tym kapitalnym, wielkim biznesie, prosi się albo proponuje cię przekonać, że nie ma szans na wystartowanie w tym biznesie, jak za 200 złotych zł nie kupisz nie wiem, kosmetyku, tak, jakiegoś produktu, suplementu, nie wiem. W związku z tym, jakby jest to potężnie branża zakłamana, i jeżeli tam zarabia pół całej sieci, no to myślę, że się mocno wychyliłem i tak do przodu. Naprawdę jest aż taka skala, że tak mało osób zarabia w tym, w tym biznesie? zarabia, właśnie, jeżeli mówimy o biznesie, no to dla mnie biznes powiedzmy, że niech się zaczyna od 8 tysięcy, netto 10. Powiedzmy, że wtedy mogę powiedzieć, że zarabiam biznes. I osób, które zarabiają 8, 10, 12 i tak dalej, czyli powiedzmy te 10 tysięcy, myślę że, myślę, że możemy zamknąć w pierwszej dwudziestce. A, a te dziesiątki tysięcy ludzi, którzy są w sieci, setki nawet tysięcy ludzi, są to osoby, które tak naprawdę nie zarabiają, i żyją cały czas tą wizją, że kiedyś będą zarabiać. Choć ci ludzie, którzy zarabiają więcej tych pieniędzy, oni wiedzą, że nie będą. Ale są im potrzebni do tego, żeby generować dalej obrot. Co trzyma tak ogromne rzesze ludzi w tym środowisku, żeby oni pracowali de facto na garstkę osób? Dobrze opakowana wizja, sprzedawana ze sceny, na szkoleniach. Na wydarzeniach, na eventach, gdzie są te wszystkie samochody, wycieczki, czeki, że oni za jakiś czas też będą mogli to osiągnąć. Ba, mało tego, będą mogli to osiągnąć, ale do tego czasu, kiedy tego jeszcze nie osiągnęli, muszą pamiętać, żeby każdego miesiąca zrobić 500 punktów. Z kolei od strony tych ludzi, którzy zarabiają te pieniądze. Jest to oczywista strategia mająca na celu to, żeby trzymać ludzi w biznesie z wizją, z nieprawdziwą wizją, że oni będą zarabiali pieniądze tylko po to, żeby co miesiąc generowali te potrzebne obroty właśnie im do utrzymania tych konkretnych pozycji, które dają 10, 12, 15 tysięcy złotych powiedz mi, kolejne pytanie. Czy ty w taki sposób, jak teraz mówisz o MLM-ie, czy tak patrzysz na każdy MLM, że ten, te, że ten model biznesowy jest zepsuty z definicji, czy może po prostu są MLM-y, które są źle prowadzone, ale są też MLM-y prowadzone dobrze? Pytam dlatego o to, ponieważ bardzo często się zdarza, że zwłaszcza kiedy chyba po raz pierwszy w finansowym prepersie odpaliłem się trochę mocniej o tym, co sądzę o MLM-ach, bo miałem styczność z tym środowiskiem i z tymi ludźmi przez jakiś czas, to wiele osób pisało do mnie, że no tak, są takie MLM-y, ale w naszym jest zupełnie inaczej. Więc są mlm -y, które są zdrowo i dobrze prowadzone, gdzie, ta, gdzie, ta, gdzie, gdzie te zarobki rozkładają się dużo bardziej proporcjonalnie między ludźmi, czy zawsze praktycznie jest ten sam schemat? Jakby w samej strukturze, w, jakby, patrzę, w, od, jakby od strony genezy, gdybyśmy zaczęli, tak? czyli sama struktura tego biznesu, ona jest od startu nieuczciwa. Z tego względu, że ona z góry zakłada, że towary, towary które są w dużo, dużo, dużo zawyżonych cenach, tak, służą tylko temu, że zarabia właściciel firmy, no i kilku liderów, którzy są w strukturze. Natomiast cała rzesza ludzi musi generować obroty, żeby ci liderzy mieli z czego mieć, mogli mieć zapłacone. Czy są dobre i złe Możemy tak powiedzieć, ale w tym rozumieniu, że polskie MLM-y naprawdę budzą grozę. Polskie MLM-y są niebezpieczne z punktu widzenia Twojego biznesu, ponieważ jeżeli patrzymy na polskie, nieważne czy spółka akcyjna, czy spółka ZO, jeżeli polski MLM nie jest w ogóle spółką akcyjną, to już w ogóle przestrzegałbym z tego względu, że nie ma rady nadzorczej, nie ma tak w zasadzie szef, e, właściciel, który ma potężne obroty może jednym telefonem tobie zamknąć konto, może tobie przerekrutować ludzi, tak, bo, bo jakby to jest pod, potężne, potężna wada, potężny minus polskich MLM-ów, że tam jest dzicz, tam nie ma zasad, kodeks etyczny jest w jedną stronę. W związku z powyższym, jeżeli ty dzisiaj poświęcisz swój czas, rok, dwa, trzy, pięć, osiem, będziesz budował swój MLM, może spotkać się sytuacja taka, że ktoś ci zablokuje konto, że ktoś ci przepisze strukturę, a ty nic z tym nie zrobisz, Ba, mało tego pójdziesz do sądu, a sędzina nie będzie rozumiała, z czego wynika to, że się raz coś zrobiło i cały czas jest płacone. W związku z powyższym, ty jako pokrzywdzona osoba w polskim sądzie nie wygrasz. Jak długo byłeś w MLM-ach? Ile zarabiałeś i co sprawiło, że odszedłeś? Ja w MLM-ie byłem około 5-6 lat. Kupa czasu. Kupa czasu. Osiągnąłem pozycję już tą powiedzmy prestiżową, taka, która daje możliwość odbioru samochodu. Nawet nie jednego miałem możliwość uczestniczyć przy odbiorze samochodów przez partnerów biznesowych również i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chodzi o zarobki, no to u mnie to było około 6-7 tysięcy złotych. Czyli z punktu widzenia biznesu i tego czasu włożonego, poświęconego i włożonej pracy, no nie jest to jakby super wynik, tak? Czyli w szczycie, dobrze rozumiem, poświęciłeś 5-6 lat i w szczycie zarabiałeś 7, koła? 7 tysięcy to tak. <noise> Przepraszam. Kontynuuj. 7 tysięcy to zarabiałem, natomiast to nie było najgorsze. Najgorsze w tym wszystkim było to, i to był jeden z czynników, który spowodował, że zrezygnowałem, że MLM bazuje na budowaniu wizerunku. Cały biznes. MLM-u to jest tworzenie wizerunku, tak? Samego wizerunku. Czyli każdy przedsiębiorca tworzy swój wizerunek, tak? Ale ma pewną wartość biznesową. MLM bazuje na tym, że sprzedajesz poprzez wizerunek. Czyli ja buduję wizerunek, bo kupuję lepszą koszulę, bo biorę auto na leasing i mi starcza na styk. Nie mam na paliwo, no ale już trudno. Najwyżej ty dojedziesz do mnie, tak? Bo mi nie stać, żeby do ciebie dojechać. I ja pokazuję Tobie przepych, ja pokazuję Tobie samochody, wycieczki, bogactwo, ale za tym jest pustka, nie ma wartości. To jest nieprawda, to jest fałsz. Ale dlaczego ja to robię? Bo chcę Ciebie przekonać do tego, że warto wejść w ten projekt. I wielu dyrektorów, wielu menedżerów, wielu ludzi na pozycjach nie wiadomo jakich to są osoby, które dzisiaj nie zarabiają pieniędzy, ale jadą. Na pijarze i na wizerunku, który sami sobie stworzyli. W związku z tym, osoba nowa, świeża, która nie zna tego świata, będzie podatna, żeby tą otoczkę kupić. To ciasto. Piękne. Pięknie to ciasto wygląda, pewnie smakuje. W związku z tym, MLM dzisiaj opanował do perfekcji budowanie wizerunku poprzez tworzenie ściemy. Tak. Jest to, jest to totalna ściema. Auta, wycieczki, samochody, i ktoś powie, ale moment, one są. Zgadza się, są, ale nie za darmo. Jak można powiedzieć do kamery, jak można powiedzieć ze sceny, że ja odebrałem samochód? Ale komu odebrałem? No bo to już inaczej nie, nie idzie tego powiedzieć, komu odebrałem? To nie jest odbiór samochodu. Ty podpisujesz umowę cywilnoprawną na najem samochodu na często niekorzystnych warunkach. A, a jednym z zasad y, tego programu jest to, że jeżeli nie będziesz generował obrotu, to będziesz dociążony za pełny leasing, tak jakbyś sam sobie poszedł ten samochód wziąć z salonu. No to jak możesz promować, że ty w ramach biznesu dajesz komuś samochód? I publiczne robić zdjęcia, przekazywanie kluczyków, kwiaty, oblewanie szampanem samochodu, z czego wszyscy się śmieją w salonach, że tak firmy robią. A krótko mówiąc, jak nie zrobisz w kolejnym miesiącu poziomu, jesteś dociążony za pełną kwotę najmu samochodu. I często drożej, jakbyś sam jako przedsiębiorca poszedł po te auto do salonu. Czyli to nie jest nagroda, tylko de facto pułapka. To jest pułapka. I na tą pułapkę bardzo dużo ludzi się złapało i popadło w długi. Wielu moich partnerów, którym też odradzałem, żeby nie brali samochodu, ale niestety naciski z góry były je brali. Jak się czujesz z tym, że jakby nie patrzeć, no żeby wspiąć się tak wysoko, to przez jakiś czas musiałeś budować swoją strukturę, musiałeś rekrutować ludzi. No i tych ludzi, tak teraz patrząc z perspektywy czasu, wtedy prawdopodobnie nieświadomie, wprowadzałeś na minę. Będąc jednym z elementów tego łańcucha pokarmowego, tak? Tak było. Natomiast w momencie, kiedy przychodziło co do czego, tak, w momencie, kiedy już zapadały konkretne decyzje o samochodach, uruchamiał mi się ten bezpiecznik i jeżeli ja widziałem, że ktoś jest na, na styku, do poziomu na, na odbiór samochodu, konsultowałem sobie prywatnie. Ale niestety byli też ludzie nade mną, którzy dyskredytowali moją postawę. Że jest to błąd. Że jest to błąd, że robię źle. Że kieruję swój biznes. Powinienem wspierać ludzi. Ja wiedziałem, że to jest wejście na minę, dlatego indywidualną rozmową niejednokrotnie mówię. Słuchaj, masz słaby poziom, nie dojedziesz. Będziesz musiał zapłacić, dopłacić. Będzie problem. No ale niestety, otoczka marketingu Sprzedaż, że auto odbierasz, często dla nowej osoby, która jeździ Fiatem, punto, słuchaj, odbiór nowego samochodu wartego 200 tysięcy, na przykład 350 jest wydarzeniem, umówmy się. Więc jeżeli ja mówię mu, nie bierz, a sam wziąłem, tak, ale miałem inną sytuację, no to ta osoba często jakby miło to chciała po, poczuć ten smak, tego luksusu, tego samochodu i brała. Niejednokrotnie kończyła z długami 10, 15, 20 tysięcy na minusie. Czy ludzi, z takimi długami. Czy jacyś ludzie z perspektywy czasu mają żal do ciebie, że zrekrut, zrekrutowałeś ich do MLM? u e, Nie, dlatego że są świadomi, że większość tych decyzji, które podejmowali, to, by, to były ich decyzje. Ja, żeby mieć czyste sumienie, bardzo często właśnie w, stosowałem ruchy wyprzedzające, że uważam, że nie, ale zrobię uważasz. Tak? Natomiast mimo wszystko, e, mimo wszystko z osobami mamy bardzo dobry kontakt. I dzisiaj tworzymy różne. Inne projekty, wielu pomogłem wyjść z długów. Ale nie MLM-owe. Już nie MLM-owe, w innej branży, gdzie nie dość, że mogli pospłacać swoje długi, no to jeszcze wyjść na prosto. dzisiaj widzę na Facebooku zdjęcia, wycieczki i tak dalej. Doszli na prosto. Idąc dalej, bo kolejny zarzut, który ludzie mi piszą w prywatnych wiadomościach, widząc ten fragment właśnie u finansowego Prepersa, to jest to, że Warto wejść do MLM jako młody człowiek, ponieważ masz niską barierę wejścia finansowego, a w zamian dostajesz bardzo dużo kompetencji, umiejętności, wiedzy. Ja sam przez chwilę byłem w MLM-ie, nie mam przekonania, że ta wiedza, która jest tam podawana, to jest coś tak unikatowego, że nie możesz tego zdobyć w inny sposób. Natomiast to jest moja perspektywa. Chciałbym poznać Twoją. Czy ten argument Twoim zdaniem jest prawdziwy, że młoda osoba więcej zyska niż straci? Będąc w MLM-ie. A nawet młoda, początkująca. Uważam osobiście, że coś zyska, coś straci, lecz więcej straci. I wymienię teraz poszczególne elementy, co zyska. Co zyska? Na pewno zyska możliwość poznania ambitnych ludzi, którzy też coś chcą, od życia chcą, ale po prostu są wspólnie w, w złym miejscu. Nie tak najpa. Po prostu weszli do złego baru. Tak. Natomiast oboje y, razem chcą coś fajnego stworzyć. Dlatego bardzo dzisiaj dużo ludzi. Z branży MLM tworzą wspólne projekty, biznesy, ale w tym innym świecie już. Tym prawdziwym. To jest pierwsza kwestia, jeżeli chodzi o kolejny plus, na pewno w jakiś sposób można rozwinąć komunikację, dlatego że w MLMach uczysz się sprzedawać gówno w papierku. Krótko mówiąc. Czyli, krótko mówiąc, rozwijasz swoje kompetencje w zakresie sprzedawania gówna. Sprzedawania niewartościowego z punktu widzenia chłodnej analizy produktu, który jest dziesięciokrotnie droższy niż w sklepie. Tak? Uczysz się sprzedawać gówno, opakowując to w potężną wizję biznesu. Kup ten produkt, kum, zmieni ci się życie. Kup ten produkt, wyzdrowiejesz. Znajdź innych stu na ten produkt, odbierzesz samochód. Więc uczysz się, w jaki sposób rozwijasz kompetencje może nie manipulacji, chociaż w dużym stopniu musiałbym użyć tego słowa. Zarządzania emocjami innych, żeby osiągnąć swoją korzyść. Czyli krótko mówiąc, przekonujesz ludzi do, do zakupu główna po to, żeby, żeby czerpać z tego korzyść. Nie? Jakie są mm, minusy działania? Na pewno zniszczona psychika w dużym stopniu. A to już jest koniec plusów? Nie ma więcej. Nie ma więcej. Być może poznasz tam kobietę, która będzie twoją żoną, przykładowo, tak? Narzeczoną. Być może kobieta pozna narzeczonego. To jest jedyny plus, tak? To jest wszystko. Nie ma więcej plusów. Jakie są minusy? Na pewno zniszczona psychika. Z tego względu, że jeżeli bardzo daleko pójdziesz i się zaangażujesz, jest szansa, że wpadniesz w pewne pułapki, nawet finansowe. Jest szansa, że jeżeli na... W portalach społecznościowych będziesz rzucał zdjęcia z samochodami, z pozycjami, z czekami, a potem się okaże, że, jed, że to wszystko było jeden wielki bubel ściema. To jak wrócisz do znajomych? Jak im powiesz, że to była nieprawda? Jak im powiesz, że ci się jednak nie udało? No przecież chwaliłeś się, że 10 auto odebraliście, chwaliłeś się, że wycieczki. Pokazywałeś zdjęcia z pieniędzmi w samochodach zawiniętymi, tak? A teraz widziałem cię, jak stoisz na tramwaj. Teraz widziałem cię, jak idziesz do normalnej pracy. Co się stało? MLM na tym bazuje. Wprowadza liderów pułapkę. Zachęcają cię do kreowania swojego wizerunku zewnętrznego po to, że jak nie pójdzie i złapiesz negata, nie wycofasz się. No bo co powiesz znajomym, rodzinie, że się pomyliłeś? A to jak długo mogłeś się mylić? Trzy lata się myliłeś? 5 lat się myliłeś? To jest ta pułapka. Dlatego bardzo dużo ludzi, którzy. Są w mlm je do dzisiaj nie zarabiają. Jakieś pozycje kiedyś zrobili, ale dzisiaj nie zarabiają. Dalej tam siedzą. I to jest zagrywka strategii firmy. Żebyś nie odpuścił. No bo jak odpuścisz, wyjdzie na jaw, że stoisz na tramwaj. A nie powiesz ludziom, że lubisz jeździć tramwajami. Dlatego nie jeździsz autem. Tym pięknym, tym nowym, z salonu, tak? I to jest podprogowa, taka mocna strategia. Utrzymywania liderów, zobowiązania ich do aktywności poprzez utratę wizerunku, jeżeli nie będziesz kontynuował, poprzez to, że jeżeli nie będziesz zapierniczał, nie dostaniesz dopłaty do samochodu, to są tylko dopłaty do aut, dopłaty do leasingu, jakby, jak nie zrobisz wyniku, nie dostajesz żadnej, czyli dopłaty do samochodów, no i trzy jakieś inne zobowiązania. Które zaciągniesz z wizją, no bo będziesz zaraz zarabiał, tak? Zarabiasz. Nieprawdopodobna sytuacja. Także jest masę strategii na to, żeby kogoś, kto nawet już wchodzi na jakiś poziom, liznął trochę tego MLM-u od wyższego poziomu, utrzymać. Utrata wizerunku, kłopoty finansowe. Najprościej. Jakie są jeszcze inne minusy, które ty pamiętasz? Czar pryska? kiedy wchodzi na wyższy poziom i zaczyna się Excel. MLM się sprzedaje tym, że pracujesz kiedy chcesz, jak chcesz, z kim chcesz, kiedy chcesz. To prawda, dopóki zarabiasz 500 zł. Ale jeżeli wchodzisz na pewien poziom, gdzie masz już jakąś strukturę i tak dalej, jest normalna forma korporacji. Co w sytuacji, gdy tego nie zrobisz? Nie wiem, może stracisz grupę, może ktoś ci przepnie strukturę. Doświadczyłeś tego? Tak. Czego dokładnie? Co, co dokładnie zrobili? Zablokowane zostało konto. Wielu partnerom, wielu dyrektorom, wielu partnerom biznesowym. Był jakiś, był jakiś sygnał ostrzegawczy? Były. Ale były bagatelizowane przeze mnie i przez osobę, która e, przez osobę, która de facto mnie prowadziła. Jakby dała mi do... Bo ja kiedyś słyszałem, że znam kogoś, kto był kimś tam, też mu zablokowali. Czy to prawda? Nie, 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 nigdy nie zablokowane konto. Dzisiaj jestem przykładem na to, że konto jest zablokowane. Pokazywałeś mi ekran przy rozpoczęciem nagrania. Zablokowane konta ma również wielu innych e, partnerów, współ, współpracowników, którzy również byli w tym projekcie, którzy również byli na wysokiej pozycji, teoretycznie, i też są zablokowani. No dobra, ale dlaczego odszedłeś? No bo na, na, na tle przedsiębiorców działających w, jak to mówią akolici MLM-u, klasycznym biznesie, 6-7 koła to nie jest jakiś szał, nie? No, jakby tak mówiąc wprost. W MLM-ie z tego, co mówisz, to już jest naprawdę potworny pieniądz dla ludzi. Tak, więc. Co sprawiło, że ty stwierdziłeś, basta, odchodzę. Ambicje biznesowe, dlatego że MLM w świecie biznesu jest na, na, na najniższej pozycji w układzie pokarmowym. Umówmy się, miałem zawsze ambicje troszkę większe chciałem zarobić więcej pieniędzy. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia że nie miałem sprawczości pod kątem takich że nie, nie było możliwości, żeby każdemu, komu obiecasz wynik, to zrobić. A przychodzi taki moment, w którym ludzie Cię rozliczają rozliczają cię z twoich deklaracji, obietnic i tak dalej. Ty musisz obiecać, musisz wesprzeć, musisz obiecać, że pomożesz zrobić wynik taki, taki i taki, ale w momencie, kiedy zbyt długo go nie będzie, ludzie zaczną cię z tego rozliczać. I ze względu na zbyt dużą strukturę siedzi, i tak dalej, nie było tej mocy sprawczej, nie było tej możliwości, żeby z każdą osobą, z którą współpracujesz, wejść na poziom wyżej, i czułem się z tym nieetycznie, czułem się, że muszę osobę przekonać, czułem się z tym źle, bo musiałem tej, tej, tej i piętnastej powiedzieć, że, że warto, że super, że wycieczki, że auta. Ale po prostu w głębi duszy wiedziałem, że na te 10 osób jedna ma szansę, bo z nią rozmawiałem, bo jest bardziej komunikatywna, ogarnięta ma kontakty, ale te 9 osób wiedziałem, że nic z tego nie będzie. Czyli krótko mówiąc, takie zakłamanie, zakłamanie, prawdziwe zakłamanie powodowało, że doszedłem do takiego momentu, że nie warto hańbić się, tak, że warto, że warto pracować godnie, że warto działać e, etycznie. I po prostu tego typu procedury, tego typu mechanizm działania biznesu jest w 100% procentach nieetyczny. Obiecywanie ludziom, którzy nie mają kompetencji, umiejętności do budowania, kreowania tego, że odbiorą auto, że zrobią wynik, jest nieetyczne. W związku z tym przemyślałem sobie całą sytuację mimo niezłej sytuacji, jakby w tym projekcie biznesowej. No i szukałem jakby alternatywy rozwiązania. Nie? I ją znalazłem. Czy to nagranie ma na celu spojrzenie na całą z perspektywy z bardzo różnych stron, więc wybacz, że nie zadaję tylko miękkich i miłych pytań, ale nie masz wrażenia, że długo ci zajęło dojście do tych, do tych wniosków, które teraz prezentujesz? No bo jednak 6 lat być w pewnej strukturze, która teraz patrząc z perspektywy czasu działa tak, a nie inaczej często na, na szkodę ludzi, no to, to pytanie brzmi, czy nie było ci po prostu wygodnie przez te wszystkie lata? Jak na to patrzysz? Wiesz co, jakby ja rozpatruję to na kilka czynników. Musimy to sobie rozebrać trochę na czynniki pierwsze. I teraz tak, ja działając w marketingu, MLM-ie, budując swoją pozycję, ja byłem zauroczony tym projektem. Ja po prostu w niego wierzyłem. Ja go robiłem nie dlatego, że było mi wygodnie, tylko dlatego, że ja w niego wierzyłem, Czy ja byłem po drugiej stronie rzeki. Ja byłem tym człowiekiem, który szukał argumentów, żeby ci udowodnić i przekazać, że ten biznes jest lepszy. Poprzez to, że tu są inwestycje, tu nie ma. Poprzez to, że tu musisz mieć kontakty biznesowe, tu nie. Tu lista na Facebooku wystarczy. Czyli żyłem tym tematem, przy mnie ludzie też, niektórzy szli do góry i jakby temat się spinał. Z punktu widzenia tabelki Excela, jakby temat się rozwijał. W związku z powyższym, jeżeli ja szedłem do góry, automatycznie ludzie, którzy ze mną go tworzyli, też szli do góry, więc widziałem ludzi, którzy zarabiali, dostawali pieniądze, więc ja nie miałem przeświadczenia, że jestem ja, a na dole nikt. Po prostu była sieć ludzi w zespole, którzy wystawiali faktury w firmie. W związku z tym nie rozkładałem tej odpowiedzialności takiej na siebie tylko. Że coś jest nie tak, dlatego że ja nie widziałem tej, 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 tej złej rzeczy. Kiedy ją zauważyłem i kiedy coś mi kliknęło, kliknęło wtedy, kiedy doszedłem do, do wniosku, że nie chcę tego robić, że chciałbym robić coś innego. Po prostu nie czułem się w takiej formie już projektu dobrze. Jakby gdzieś się wypaliłem. Wypaliłem się w tym temacie, żeby dalej robić te spotkania, dalej szkolenia, dalej wydarzenia. Coś mi po prostu już mnie, wypaliło się we mnie. Nie chciałem już tego robić. I tu przerwę i dopytam, ale to wypalenie wynikało z tego, że tempo wzrostu twoich zarobków zaczęło maleć i to było coraz trudniejsze? Czy może dlatego, że zacząłeś obserwować coraz większą liczbę różnych historii, gdzie no, ludzie przeżywali pewnego rodzaju dramaty? Trochę to, jakby jednocześnie było i to i to, bo to była lawina później, tak? To była lawina na zasadzie takiej, że, że te sytuacje się kumulowały. Jak zacząłem dociekać, jak tam u osób, które mnie robią, no to różne inne, nowe pojawiały się rzeczy, tak? Zawsze, zawsze przy dochodzeniu wychodzą pewne rzeczy, jak przeprowadzasz dochodzenie. No i, no i przede wszystkim to, że też nie było tej mocy sprawczej, czyli to nie szło do przodu, nie szło do góry i tak dalej. Ludzie zaczęli się denerwować, stresować, też się przejmowali. Ludzie mają rodzinę, dzieci, kredyty i tak dalej, a myśmy nie byli w stanie spiąć tak, poziomu, nie byliśmy w stanie iść do góry, w związku z tym zaczęła się cała układanka sypać. I wtedy był taki moment, kiedy powiedziałem sobie koniec muszę znaleźć Normalną formę działalności, muszę znaleźć normalny projekt, normalny biznes, gdzie będę miał moc sprawczą, gdzie będę mógł zarządzać, gdzie będę mógł decydować o tym, w, którym, w którą stronę idzie dany projekt, firma i tak dalej. Czyli, krótko mówiąc, działalność gospodarcza. Ja ten krok wykonałem, i wszyscy ludzie, którzy ze mną wtedy działali, mówię, bezpośredni liderzy, poszli ze mną, dzisiaj są, zarabiają pieniądze. Więc ym, mała forma, że tak powiem, oczyszczenia. Tak, mała forma. Natomiast dzisiaj wiele osób, które miało długi, bo to były nawet kwoty 17-20 tysięcy na minusie za samochód, którego nie potrafili spłacać, bo nie robili poziomu, więc nie dostawali dopłaty. A jak nie dostajesz dopłaty, nie robisz poziomu, to też masz niską prowizję, więc nawet nie było na auto. Dzisiaj pospłacali swoje długi, jakieś kredyty i tak dalej, i tak dalej Wyszli na prostą. Natomiast ta lekcja marketingu sieciowego jest dla mnie srogą lekcją, lekcją z bliznami. Z bliznami w głowie, które powodują, że dzisiaj jestem bardzo negatywnie nastawiony do tego projektu. Ba mało tego, bardzo dużo ludzi, gdybyśmy się zagłębili w temat na spokojnie, którzy teoretycznie byli na bardzo wysokich poziomach, ich nie ma. Dlaczego? No właśnie. Zanim odpowiem na pytanie, dlaczego, to a propos oczyszczenia, to ja też chciałbym powiedzieć coś, co powiem po raz pierwszy przed kamerą, a z racji tego, że robię to, co robię, to ta rzecz by tak i prędzej czy później wypłynęła. Powiedziałem to już przed nagraniem, powiem to jeszcze raz. Drodzy widzowie, słuchacze, musicie wiedzieć, że jedną z takich pozycji na mojej tablicy wstydu, jeżeli chodzi o moje życie, nie boję się w tym powiedzieć, bo i tak wszyscy umrzemy, więc olać to. Ale jedną z takich rzeczy na tablicy wstydu u mnie jest to, że ja sam uległem temu, co powiedziałeś, w kontekście tego budowania wizerunku, że MLMowcy robią nie wiadomo co, nie wiadomo jak bardzo, że jak byłem na studiach i pisałem licencjat, który był poświęcony szeroko rozumianej produktywności, skuteczności i tak to jedną z osób, które w tym licencjacie opisywałem, to był wysoko na tamten czas postawiony MLmowiec. Tak! Powiedziałem to! Zrzuciłem to z siebie. Dobrze. Więc e, czy jestem z tego powodu dumny? Nie. Czy zrobiłem więcej głupot? O tak, ale o tym będzie w innym odcinku. A teraz wracając do głównego nurtu, jeżeli chodzi o e, MLM. Powiedziałeś, że były osoby, które zarabiały, które były wysoko. Teraz już ich tam nie ma? Dlaczego? Z podobnych powodów, co ty, czy były jeszcze jakieś inne przyczyny w ich przypadku, które powodowały, że rezygnowali? Być może były inne, natomiast łączyło nas to samo. Przynajmniej w tej, tak, mogły różnić się szczegóły, ale główny nurt, główne, główne e, jakby powody były te same. Brak rozwoju, e, nieetyczne zachowanie firmy, blokowanie kont w momencie, kiedy zaczęłeś robić coś innego, szok. Duży szok, bo okazuje się, że jeżeli zaczynasz działać w marketingu sieciowym, to nie możesz robić nic innego. Ja nie wiedziałem, że ja się ożeniłem z, z marketingiem. Ja nie wiedziałem tego. Dopiero się dowiedziałem, jak dostałem blok... Dopiero wtedy, kiedy dostałem blokadę na konto, się dowiedziałem, że jednak to był ślub. A dlaczego nie się robić nic innego? Tylko obrączek nie ma, proszę? Dlaczego nie się robić nic innego? Żeby się nie uwolnić przypadkiem właśnie z tej pułapki, w której jesteś? Czy jakby jakie były powody, tak patrząc z perspektywy czasu, twoich zdaniów? Żeby, żeby utrzymać biznes... To jest walka brzytwami o utrzymanie ludzi w biznesie, no bo jakby nie było, twoja obecność jakby generowała jakiś obrót. Jak byłeś, to załatwiałeś obrót poprzez wydarzenia, szkolenia i tak dalej. Jak cię nie ma, się zaczyna sypać. Jakby nie było, jesteś jakąś składową całego zespołu firmy, tak? Jeżeli odpowiadasz za, nie wiem, 500 tysięcy obrotu, jesteś głównym liderem, a nagle mówisz basta, no to firma ma kłopot. No I ona go chce rozwiązać na początek polubownie. Czyli ten, ta historyjka, którą opowiadają w różnych MLM-ach, bo to już słyszałem wielokrotnie o pasywnym dochodzie, to jest mit. To jest mit. Nie ma czegoś takiego jak pasywny dochód. Jestem w stanie ci z różnych firm wskazać konkretną osobę, które były na bardzo wysokich poziomach, a dzisiaj ich w tych firmach nie ma. Dzisiaj są albo w innych, albo robią coś innego. Nie ma ich. No, a jak to? Przecież miał być biznes pasywny, dochód pasywny, czyli zaraz wykonaną pracę. Mam, powiedzmy tam ile jest płacone czasu, tak? Nie ma tego. Po prostu nie ma. Biznes pasywny do, jest, do, jest do momentu, póki jesteś aktywny. Powiedz... Jeżeli nie jesteś aktywny, zmienia się strategia wobec twojego zespołu. Być może twoje struktury warto przepisać do kogoś, kto jest bardziej aktywny. No bo on jakby z tego skorzysta, zarobi, na ty jesteś już nieaktywny. Nie chroni cię żaden regulamin, żadne prawo. Nie jesteś w stanie zrobić nic. Rozłożyć możesz ręce i powiedzieć trudno. Lepiej późno niż wcale. Czyli możesz, idąc za wizją pasywnego dochodu, możesz cisnąć przez kilka lat, budować strukturę i w pewnym momencie, jak przez, wykazujesz się niesubordynacją, to mogą ci wszystko zabrać na pstryknięcie. Dokładnie tak. Powiedz mi jeszcze, wracając na chwilę do kwestii kompetencji, jakie teoretycznie może wnieść w twoje życie MLM. Trochę o nich mówiliśmy, ale chciałem zapytać jeszcze o to samo, ale z innej strony. Mając obecną wiedzę i doświadczenie. Czy w poszukiwaniu tych kompetencji jeszcze raz poświęciłbyś 6 lat życia, czy może wyrobić zupełnie inną, jakąś alternatywną ścieżkę? Co byś zrobił inaczej, mając obecne doświadczenie, gdybyś się przyniósł w czasie do momentu, w którym podpisywałeś cyrograf? Uh. Fajnie się analizuje wstecz. Wiadomo, to jest, to jest łatwe, komfortowe na pewno, ale jedną mogę, mogę powiedzieć bez zahamowania. Nigdy, przenigdy nigdy nie zaangażowałbym się tak mocno, tak emocjonalnie w ten projekt. To było moim błędem. Jeżeli bym wszedł w niego, to tylko po to, żeby wejść, zobaczyć i wyjść szybko, od razu żeby odhaczyć w tym moim życiu biznesowym, że byłem, sprawdziłem, sajonara ryba niedobra. Nie? O to chodzi. Ale w momencie, ale w, no jest to bardzo istotne. I tak bym zrobił. Natomiast poszedłbym od razu gdzie? Szukałbym innych możliwości. Chodziłbym na szkolenia, chodziłbym na wydarzenia, chodzi, inwestowałbym w siebie. Ale na pewno drogę biznesową bym zaczął zupełnie inaczej. I przed tym przestrzegam wszystkich ludzi, przed tym przestrzegam Wszystkich ludzi, którzy myślą, że MLM em mogą, nie wiem, wybudować sobie dom za gotówkę, kupić super samochód, i tak dalej, i tak dalej. Są takie osoby, co to zrobiły. Nie mówię, że w MLM-ie się nie zarabia. Jestem w stanie przytoczyć, ileś osób, ileś nazwisk, pokazać faktury, że się zarabia w tym, ale tutaj jest koszt, kosztem kogoś, czyli jakby zysk kosztem pracy, nie wiem, pięciu tysięcy ludzi. Także jak na pięć tysięcy ludzi, dwie osoby czy pięć, które zarabiają, jest to mało uczciwa proporcja biznesu, tak? Ale to są naprawdę aż takie liczby. Dopytuję dlatego, bo ja jestem mały chłystek, jeżeli chodzi o styczność z tym światem w porównaniu do tego, co ty widziałeś, co, co ty zobaczyłeś. I ja podskórnie czułem to, o czym ty teraz mówisz, bo większość ludzi, których poznawałem, jeżeli chodzi o MLM, i zresztą tak jest nawet do dzisiaj, Najczęściej to są pozerzy ze spranymi baniami, kiepsko ubrani, pomimo że im się wydaje, że jest zajebiście, jeżdżący furami, na które ich nie stać. I jak jesteś trochę w biznesie, tym takim klasycznym, i zarabiasz trochę więcej niż trochę mniej, już masz trochę siniaków, trochę blizny, trochę doświadczenia, to czujesz po prostu tą desperację, jaka otacza aurę większości ludzi, którzy działają w tym modelu. I Naprawdę jest aż tak duża dysproporcja, że tak niewielka garstka ludzi zarabia kosztem tak wielu? Tak. Mogę to powiedzieć na własnym przykładzie, tak? bo to najlepiej w ten sposób. No, sieć licząca ileś tysięcy ludzi i tak naprawdę osoby, które zarabiają więcej niż pięć tysięcy w tej sieci. Oczywiście część aktywna, część zakupowa i tak dalej, tak. No to było może z 7 osób. Kilka tysięcy osób pracowało, kupowało produkty po to, żeby kilka. Mogą odbierać pięć koła wypłaty? Na przykład tak. Co się dzieje z resztą pieniędzy, biorąc pod uwagę, jak drogie są to produkty? No jest to pieniądz firmy. To firma tym zarządza, tak. To to, to firma dysponuje tymi środkami. Teoretycznie jest to argumentowane rozwojem firmy, otwieraniem oddziałów, magazynów i tak dalej i tak dalej. Natomiast jest to nieuczciwy proceder. Nie ma to nic wspólnego z kodeksem etyki. Ceny są założone dwukrotnie, trzykrotnie, czterokrotnie. Jakość nie jest lepsza, bo idzie to bardzo łatwo sprawdzić. Konsultować to z osobami uprawnionymi do oceniania jakości produktu. Z wieloma osobami, które czy to w punktach medycznych, czy, czy magistrowie, tak nie, magister farmacji tak niejednokrotnie. Zasięgałem informacji, jak to wygląda, aby porównała uczciwie produkt ten do tego. Nie ma różnicy. Niewielka różnica. A produkt pięciokrotnie droższy. Taki, przytoczę taki argument, który często ludzie będący na spotkaniach melmowych mogą usłyszeć. Ja przynajmniej taki słyszałem. I wtedy się na niego złapałem, a teraz z perspektywy czasu i pewnej trochę większej dojrzałości widzę, jak bardzo był absurdalny. A mianowicie tam było takie porównanie, że nasze perfumy. Są tej samej jakości, co chyba był podany Hugo Boss, dlatego że są robione w tej samej rozlewni. I teraz to jest tak samo prawdziwe, jakby powiedzenie, że jak kupisz sobie Audi RS7, to ono jest równie dobre co na przykład Volkswagen Passat, bo też są montowane na tej samej linii produkcyjnej. Przecież to jest z dupy argument, na który młodzi ludzie się łapią. Bo to jest taki trochę skrót myślowy, taka no, manipulacja, tak, nazywając rzeczy po tak, imieniu. Tak. Natomiast, jakby idą, idąc dalej, mmm, tak na marginesie, drodzy widzowie, słuchacze, zachęcam was, żebyście sobie wygooglowali i obejrzeli serial, który się nazywa Jak zostać Bogiem na Florydzie, ponieważ w sposób bardzo ciekawy, momentami bardzo dramatyczny, pokazuje, jak wygląda los większości osób, jeżeli chodzi o MLMy. Natomiast założę się, że ten film może wywołać pewne reakcje w niektórych kręgach. I super, o to chodzi. I ludzie, którym nie jest na rękę publikacja tego filmu, będą go w pewien sposób dementowali, deprecjonowali, mówili, że tutaj pewne rzeczy są przekłamane, że u nas jest inaczej. Jak twoim zdaniem ten film zostanie zaatakowany? Myślę, że przede wszystkim komentować zaczną osoby, które po pierwsze nie zarabiają, tak, czyli te świeżaki, tak zwane, osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę. Są na tym etapie takiej euforii, że coś robią, ktoś przychodzi, coś się dzieje, wiesz, a ty przychodzisz i burzysz im te klocki. Tak? Więc odbiorą to personalnie. Nie słuchaj gada bzdury, pewnie nic nie zarabiał, może miał pecha z liderem. Nie każdy taki jest, ale struktura polityka firmy jest ta sama. Kodeks etyki jest ten sam, a mimo to się dzieją takie rzeczy. I co z tego, że lider jest inny? Skoro postępowanie strategiczne firmy wobec partnerów jest takie same. Nieuczciwość cenowa jest taka sama, nie? To jest bardzo istotne. Powiedz mi, taki świeżak, który ma, który stwierdza, jak w pokerze, zrobię, sprawdzam. Jakie pytanie powinien zadać swojemu liderowi, bądź jakie pytania powinien zadać swojemu liderowi, aby zobaczyć, czy reakcja będzie taka, powiedziałbym, Kulturalna, wyważona, dojrzała? Czy może będzie momentalny mm -hmm. wkurw? Mm -hmm. Może zadać kilka pytań. Natomiast ja zadałbym dzisiaj jedno podstawowe pytanie, które jest potężnym sitem. Jeżeli spotykam się z tobą po raz pierwszy i ty proponujesz mi biznes, biznes tak w marketingu sieciowym, to daj mi prawo, abym zweryfikował cię, czy nie jesteś głosowny. Jeżeli ja z tobą chciałbym założyć spółkę, firmę i robić jakiś temat, w którym ty już działasz, to jest szansa, że zadam ci pytanie, jak ci idzie, jakie masz obroty i tak dalej? Jest naturalnie. taka szansa? Naturalnie. W mlm też powinno być takie prawo. Więc bardzo szybka weryfikacja jest wtedy, gdy patrząc w oczy... Zadajesz gościowi pytanie, które mówi ci o, wielki, o samochodach, o wielkich pieniądzach, wycieczki i tak dalej, o niezależności, ile zarobiłeś w tamtym miesiącu? Jaki jest Twój PIT za rok 2021? I to nie powinno być odebrane jako niegrzeczne pytanie. No, moment, planujesz biznes ze mną. Chcesz, abym poświęcił swój czas prywatny, który bym poświęcił na hobby, pasję, rodzinę i tak dalej, na inne biznesy. Chcesz, żebym go Tobie poświęcił. To dlaczego nie mogę zadać ci pytania, ile zarabiasz, w jakim jesteś miejscu biznesowym? Dlaczego nie mogę ci zadać tego pytania? Chcę ci zadać i je zadam? Ile zarabiasz? Jak sobie radzisz, w którym dzisiaj jesteś w miejscu? Zobaczysz twarz o kolorach tęczy tego człowieka. Od bordowego po granatowy? Dlatego, że 99% ludzi nie zarabia. Więc co ma teraz zrobić? Jak go postawisz przed takim pytaniem? Ty nie jesteś niemiły, ty jesteś miły, ale rzeczowo stawiasz sprawę? Mogę przeanalizować twój projekt, ale pokaż mi wyniki. Pokaż mi, jak się to robi. No bo jeżeli ten człowiek tego nie robi, albo nie ma wyników, nie radzi sobie, nie umie działać, nie umie rozwijać, a on ci mówi o wielkich autach, wycieczkach i tak dalej, o wielkich pieniądzach, no to jak ty masz to zrobić, jeżeli on sam tego nie umie robić, a ma być twoim liderem? Czyli jak ktoś, kto czegoś nie umie zrobić, ma cię nauczyć. Ktoś, kto nie wiem, nie umie, nie umie skakać na bandzi, mówi ci, że słuchaj skocz na bandzi, tak i tak. No przecież on nigdy tego nie robił. Czyli nigdy nie osiągnął tego pułapu, który ma, który ty chcesz osiągnąć. W związku z tym pytanie pierwsze podstawowe, jak sobie radzisz biznesowo? W jakim jesteś miejscu? Jeżeli ktoś ci zasugeruje, że jest to niefajne nie pytanie, i tak dalej, no to, no to już dla ciebie to jest informacja, że już coś nie gra. A dwa, że możesz automatycznie takiej osobie odpowiedzieć, że jeżeli masz poświęcić swój czas i masz dojść do jakiegoś etapu, no to chciałbyś wiedzieć, czy ty też jakby na tym etapie jesteś, gdzie ja mam być za chwilę. Ja, tu, jest, ja tylko uzupełnię. I to ale... już jest koniec takiej osoby. Ja tylko, ja tylko uzupełnię, ponieważ yy, powiem na bazie swoich doświadczeń, kontaktu z klasycznymi przedsiębiorcami. 9,5 na 10 osób działających w klasycznym biznesie, kiedy poza kamerą pytasz ich, ile zarabiają, mówią ci wprost, nawet nie mrugną okiem. Czasami ktoś, kto jest bardzo starej daty albo na przykład ma pewne przekonania, twierdzi, że tam o pieniądzach, dżentelmeni nie rozmawiają. Nie wiem, skąd się to powiedziało. Mam wrażenie, że gentlemani gadają głównie o pieniądzach, ale może się nie zna, może jestem młody i zagłupi. Więc 95% osób, przedsiębiorców, których pytałem, jakie są ich zarobki, czy to w skali firmy, czy ich prywatne, odpowiadają praktycznie zawsze. Mnie to nauczyło jednego. Jak pytam kogoś o zarobki, na zasadzie sprawdzam. I ktoś nagle zaczyna się wić, coś tam kombinować. Gołodupiec. 100% gołodupiec. Po prostu. Idąc dalej, zbliżając się powoli do końca. Jakich poświęceń dokonywałeś ty, jeżeli chodzi o twoje takie codzienne życie... Racjonalizując sobie, że musisz poświęcić czas na MLM, na pewno, na pewno musiałem poświęcić dużo zdrowia. Z tego względu, że mnie to kosztowało bardzo dużo nerwów. Wizja tego, że masz 5 do końca miesiąca i nie masz poziomu, a jak go nie zrobisz, nie masz dopłaty do auta i, i będziesz w dupie, bo masz koszty stałe i nie zapłacisz za mieszkanie, jest mało komfortową sytuacją zakładając, że masz tą sytuację miesiąc w miesiąc przez 4 lata na przykład, tak, no to jest jest to mało komfortowe. Wypalające wręcz. Wypalające, stresujące, powodujące nerwice, naprawdę to bardzo wysoki już poziom. E, więc na pewno to, czyli poświęciłem zdrowie. Bardzo dużo zdrowia za nic, tak naprawdę za nic, bo tam już dzisiaj nic nie ma. Dwa, czas, rodzina. Najgorsze, dla mnie najbardziej upokarzające było to, że ja ze sceny mówiłem ludziom, ile można zarobić, jakie pieniądze, jakie samochody, jakie wycieczki, a na pewnym etapie, będąc już liderem na poziomie, w planie, nie było mi stać na to, żeby z dziewczyną iść do Kia. Ale budowałem swój wizerunek na mieście i, że tak powiem, w grupie, że jest to naprawdę ogarient. kas zarobię. Przed nagraniem powiedziałeś, użyłeś takiego sformułowania, które chciałbym, żebyśmy rozwinęli aczkolwiek z całego tego odcinka. Mam wrażenie, że wybrzmiewa dość mocno to, o co za chwilę zapytam. Użyłeś sformułowania przed nagraniem, że w MLM-ach jest sekciarskie podejście. Tak. Tak, sekciarskie podejście bardzo łatwo. Bardzo łatwo to zaobserwować. Sekciarskie podejście polega na tym. Że grupa ludzi, którzy się zaangażowali w dany projekt, w daną firmę, uważa, że te produkty tej firmy są najlepsze na świecie. Nic cię więcej nie wyleczy. Nie chodź do lekarzy, nie badaj się, po prostu te suplementy cię wyleczą. Ten krem, czy ten zapach, ten perfum jest najlepszy na świecie. Nie jeździ do, do aptek, nie jeździ do sklepów, to cię wyleczy, to jest najlepsze. Tylko ten biznes jest najlepszy. Nie szukaj nic innego, bo splajtujesz, bo koszty stałe, bo firma, bo trzeba cały dzień być w robocie i tak dalej, i tak dalej. Nie szukaj innego biznesu, tylko ten biznes. Czyli potężne, potężna klatka mentalna, że nie ma nic innego poza tą firmą, poza tym produktem, poza tym projektem. W związku z powyższym, sekciarstwo polega na tym, że ty nie widzisz nic innego. A najlepsze jest to, że jak są jakieś grupy na Facebooku i tak na, dalej, na social mediach. Gdzie jak ktoś skrytykuje, zaraz się na niego rzuca 150 osób, i ja ci mogę powiedzieć, co oni piszą. Oni piszą tak. Trafiłeś na pewno do złego, z, złego zespołu nie taki lider nie każda firma taka jest. Takie są argumenty. Ale wiesz, co łączy tych wszystkich ludzi co tam to piszą Że nie zarabiają. Że nie zarabiają. Kiedy spotka kogoś, ten ostracyzm społeczny że rodzina cię trochę odpycha. Albo mocno, że przyjaciele się odwracają. No to siłą rzeczy prawdopodobnie spłaczem na końcu nosa, przyjdziesz do swojego lidera, powiesz mu o tym, a oni już mają prawdopodobnie gotową szczepionkę. No bo jednak ich interes jest to, żebyś wytrwał, a nie żebyś się wypalił, że odrzuca się twoje stado, twoje plemię. Jak brzmi ta szczepionka? Czego taka osoba się może spodziewać, że co lider będzie nawijał na uszy? Jak wygląda szczepionka, to jest. To jest, szłoby o tym naprawdę napisać też książkę, jak, jak się zarządza, manipuluje emocjami jakby też od innej strony trochę. Natomiast temat jest bardzo prosty. Punkt pierwszy. Wizualizowanie porażki. Takiej, że się nie poradzisz. Tam, jak pójdziesz tam, to leżysz. Koniec z tobą. Czyli wpijają Ci do głowy, że MLM jest dla Ciebie de facto jedyną słuszną drogą? To jest jedyny realny, dobry biznes dzisiaj, żeby być niezależnym finansowo, bo tam splajtujesz, bo tam Ci się nie powiedzie, bo tam Ci się nie uda, bo tam będziesz miał tyle porażek, pułapek księgowa, biuro, firma, auta, klienci. Tu masz tylko robić obrót, nic więcej i pozyskiwać nowych partnerów. To jak tu się nie radzisz, to tam zastanów się. Nie wierzę w to. Dwa, nawijanie makaronu na uszy pod kątem tego, że skoro doszedłeś tak daleko, to czy jest sens zawracać? Skoro jesteś już tyle od tego, żeby być w pierwszej pięćdziesiątce, setce ludzi w firmie, to pytanie, Adrian, czy gdyby te osoby, i wymienia, były na twoim miejscu, myślisz, zrezygnowaliby? Pewnie nie. A ty dziś jesteś w tym miejscu i ty mówisz basta, czy to jest normalne? Czy ty jesteś odpowiedzialny? Co może zrobić partner, partnerka, rodzina otoczenie, żeby spróbować tą osobę wyciągnąć z tego środowiska? A co robić i czego nie robić? No bo czasami jest tak, że jeżeli zbyt agresywnie tłumaczymy pewne rzeczy, to taka osoba jeszcze bardziej się zacietrzewia w swoich poglądach? Wiesz co myślę, że. Myślę, że trzeba zakontraktować czas, czyli jeżeli ty powiesz dziecku, powiesz komuś z rodziny, znajomemu i tak dalej, nie, bo nie, to to jest za mało. Jakby ta osoba dalej będzie miała z tyłu głowy, że może było warto. Może, tak, że może było warto. Trzeba się umówić na deadline. Czy jeżeli przychodzi do ciebie ktoś z rodziny, twoje dziecko, syn, córka, żona, narzeczona i tak dalej i mówi, że chce spróbować, a ty masz już dzisiaj tą wiedzę z tego spotkania i te zagrożenia, to nie bój się, bo jej się nic nie stanie, jeżeli przez miesiąc tam będzie, ale zakontraktujcie razem, że po miesiącu siadacie i sprawdzacie rezultaty. Ty wiesz, jakie one będą, ale nie psuj jej tej, tej, tej nadziei, bo ona poczuje, że jej kładziesz, wiesz, kłody pod nogi dajesz. Więc daj jej miesiąc, po miesiącu siadacie i mówisz, i jak. Ale to musi być zakontraktowane razem, bo jeżeli ty z góry założysz, że nie i koniec i basta i koniec i koniec, no to ona będzie miała to przeświadczenie, że jednak nie do końca. Chyba, że ją zaszczepisz takim nagraniem, że pozwoli, że jej zobaczyć to nagranie, które w jakiś sposób jej zilustruje tą całą mapę tak? problemów i korzyści, no to to jedno. Ale ja uważam, że dać miesiąc, dwa tygodnie na sprawdzenie, na weryfikację, i usiąść do rozmowy z argumentami. Działają produkty, ile, kup, ile kosztowało to, to i to, i pokazujesz suplement apteki, który kosztuje tyle samo. Dobra, czyli produkt jest ten sam, czemu cztery razy droższy? Nie? Ile zarobiłeś? Zarobiłaś tyle i tyle, a mówili ci, że ile będziesz zarabiać, tyle i tyle. Także ja uważam, że dzisiaj to, co możemy dla społeczeństwa zrobić, tak, żeby ludzie nie musieli przechodzić tej samej drogi, i być oszukiwani. To przede wszystkim tworzyć tego typu materiały, które są najlepszym, najlepszym, najlepszą ilustracją, bo mówimy tu o faktach konkretach. Na pewno promowanie tradycyjnego biznesu jako w kontrze do MLM-u, bo nasz ekosystem biznesowy w Polsce jest bardzo słaby. W Polsce dalej, żeby otwierać firmy, musisz mieć narzędzia wspierające, czyli dotacje dla firm i tak dalej. Nie ma naturalnej, takiej naturalności, że ktoś idzie otwiera firmę. Tak? Więc trzeba wspierać ekosystem. Twój kanał jest dobry do tego, żeby zachęcać ludzi do otwierania biznesu. Czyli zamiast skupiać się na krytykowaniu innym, twórz własną wartość, która będzie zabierać jakby koncentrację tych ludzi z MLM-u na tradycyjny biznes. Za mało promujemy biznesu w Polsce. Jeżeli biznes normalny, prawdziwy, będzie e, promowany jako super formę zarabiania pieniędzy. To myślę, że coraz mniej ludzi będzie się interesowało takimi tematami. Ludzie się interesują zazwyczaj czymś, dlatego że nie ma gdzieś innej siły, takiej przeciwwagi. Więc jak będzie przeciwwaga biznesowa i będzie kanał promujący działalność gospodarczą, tak, to myślę, że część tych ludzi wartościowych, którzy tam chcieli poświęcać życie, pieniądze i tak dalej, tego nie zrobi. Ze względu na to, że w Polsce nie ma mody na firmy, na biznes, niestety dużo ludzi idzie tam jako ostatnią deskę ratunku, ostatnią deskę nadziei i tak dalej, i tak dalej. Także promowanie kanału, zakontraktowanie deadline'u, weryfikacja. Tak? Ostatnie pytanie do ciebie, które de facto składa się z dwóch członów. Z jednej strony pytanie, które na pewno również podniosą w komentarzach, atakując cię i pod, próbując podważać twoją wiarygodność. Na szczęście tą wiarygodność, mówiąc wprost i bezczelnie, ja zweryfikowałem i to mi w zupełności wystarczy, żebyśmy porozmawiali. Czemu chciałeś być anonimowy? I druga, drugie pytanie, skoro MLM-y skupiają tysiące ludzi i zakładam, że biorąc pod uwagę, ile lat już są w Polsce, no to historii twojego pokroju są prawdopodobnie setki, jak nie więcej. Więc, czemu nikt o tym nie mówi i czemu chciałeś być anonimowy? Dlaczego nikt o tym nie mówi? Może dlatego, że dzisiaj w Polsce. W tym środowisku marketingu, łatwo się dyskredytuje ludzi. Czyli, jeżeli ty coś widzisz, jesteś świadkiem, są konkretne fakty, ale te fakty są niewygodne dla jakiejś części ludzi, no to dla samej idei, zasady utrzymania swojej pozycji, jakby trzeba cię dyskredytować. Trzeba. W związku z powyższym, ludzie to czynią. Oczywiście przytaczałem jakieś z dupy wyciągnięte argumenty, które w ogóle nie mają nic wspólnego z faktami. Natomiast ja chciałbym tutaj słuchaczom powiedzieć tylko jedną rzecz. Drodzy słuchacze, ja jestem dzisiaj tu bardziej też dla Was po to, żeby dać Wam garść faktów, ale to jest dzisiaj tylko garść, tak naprawdę. Dzisiaj jest tyle konkretnych rzeczy, które mógłbym przytoczyć, pokazać. Pokazać choćby zablokowane konto, tak na szybko, tak, Adrianowi, że dzisiaj myślę, że. Można byłoby dojść do zupełnie innych wniosków, więc ja powiem tylko tyle. Moja obecność w programie nie ma charakteru promocji, nie proponuję alternatyw do MLM-u, więc ja nie mam interesu dzisiaj w tym, żeby tak naprawdę zachęcać Was do, do skupienia się na czymś innym. Dzisiaj moja obecność jest po to, żeby Was przestrzec przed tym, co spotkało wielu ludzi, choćby w moim zespole. Ludzie często swoje krzywdy wolą przemilczeć. A ja, korzystając z takiej możliwości, też z uprzejmości Adriana, chciałbym powiedzieć tylko, że nie zawsze warto milczeć, bo milczenie nasze jest krzywdą innych. Lepiej bym tego nie zakończył. W tym miejscu chyba stawiamy kropkę. Wydaje mi się, że przerobiliśmy temat z bardzo, bardzo różnych perspektyw. Zobaczymy, co ten materiał spowoduje, jakie kręgi na wodzie powstaną po wróceniu tej cegły do zbiornika. A was drodzy widzowie i słuchacze, dziękujemy Wam za Wasz czas i mamy nadzieję, że ten materiał pomoże przynajmniej kilku z Was, pomoże Waszym bliskim, Waszym znajomym. I tyle.